No, jesteśmy. Siema, siema, jak nas słychać? Dajcie znać w komentarzach. Jeszcze nie ma żadnego komentarza. Jeszcze się ludzie zbierają, to jeszcze chwilę poczekamy. Już jest. No to chyba będziemy zaczynać. Piszą ludzie, że słychać. Dobra, widzimy, że tutaj już trochę osób się zebrało, także witamy z tej strony Stowarzyszenie STPD. Jesteśmy dzisiaj u Andrzeja Lat. Ile lat? 36. Głośno i wyraźnie. 36. Dobrze. Powiedz mi, czemu do Ciebie przyjechaliśmy dzisiaj? Pisałem do nieletnich dziewczynek. Ile było tych dziewczynek? 4. 4. W jakim wieku? Od 11 do 13 lat. Dobrze, czemu tak pisałeś do nich? Czemu to robisz? Pisały tak do mnie, to pisałem do nich i tak... One tak do Ciebie pisały? No nie tak, no potrzebowałem takiej coś... Potrzebowałeś czego? Serca. Serca potrzebowałeś? Tak, żeby ktoś się interesował. Aha, no to dlaczego, skoro potrzebowałeś serca, pisałeś do tych dzieci o seksie? Tak mówię, potrzebowałem serca. Myślałem, że mniejsze będą lepsze. No ale no dobrze, jakbyś potrzebował serca, to po pierwsze nie pisałbyś do dzieci poniżej 15 roku życia, tylko do dorosłych kobiet w podobnym wieku do twojego. A po drugie, nie pisałbyś takich złych rzeczy. No ale inne nie, dorosłe nie chciały do mnie pisać. Dorosłe nie chciały do Ciebie pisać i z dziećmi poszło łatwiej, tak? No. I dlatego takie dlatego rzeczy tak poszło, no. A jak byś się czuł, jakby do Twojej córki ktoś taki jak Ty napisał w ten sposób? Bym się wkurzył. Byś się wkurzył i co byś zrobił? To mów głośno i wyraźnie. Uderzył. Uderzyłbyś? Tak. Co jeszcze byś zrobił? Może i powiesił. No zabił, no. Zabił go, tak? Jesteśmy agresywni w stosunku do Ciebie? Nie. Chcemy to zrobić? Nie. Czyli sobie tylko i wyłącznie porozmawiamy, tak? Tak. Dobrze. Powiedz mi... Przytoczę Ci kilka Twoich tekstów. Masz super tyłeczek w tych ubraniach. Zrób zdjęcie w staniku i mi wyślij. To było zaraz na początku rozmowy z Dagmarą. Dlaczego tak do niej napisałeś? Mówisz, że potrzebowałeś serca, a ty tutaj od razu zacząłeś rozmowę, no, schodząc na dosyć mocno erotyczne tematy. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, no tak. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, no... A czujesz pociąg do dzieci? Nie. Co typowo dzieci Cię podniecają? Nie. W domu masz dwójkę dzieci. Tak, wiem. Jedna w wieku 13 lat. Tak. Czujesz do niej jakiś pociąg? Nie. A to innych dzieci czujesz? Dlaczego? Nie czuję pociągu, tylko tak... Jest to, że tak piszę inaczej. A jak inaczej? To znaczy? Jak inaczej? No nie tak... rozumiem. No tak serce dla mnie mają, no tak. To poczułem. Mhm. Serce dla Ciebie mają, tak, dziewczynka Ci odpisuje, nie wysyłaj mi takich rzeczy, nie mogę tego oglądać. Po tym, jak wysłałeś jej swoją część ciała. Owłosioną zresztą. Wiem. Ale... To tak do Ciebie odpisują z sercem? No nie. Nie mogę tego oglądać, jestem jeszcze mała, mam 13 lat? No nie. No nie. No to co, kłamiemy siebie dalej, czy... Przepraszam wszystkich. Ale ty nie musisz nas przepraszać. Wiem, że to idzie na żywo. Będzie wszędzie. Twoja twarz nie jest widoczna. Szkoda. Czemu szkoda? Chciałem się pokazać, jak jestem idiotą. Potrzebujesz leczenia? Nie. Teraz
potrzebuję, żeby pan skasował te moje wszystkie te pliki. Mhm. I już co, idziesz do domu i zapominamy o temacie. O, w ten sposób. Tak? Więcej tak. To nie będziesz robił? Nie. Tak? Nie przyjedziemy drugi raz tutaj po ciebie? Na pewno nie. Na pewno? Na pewno. Na 100%. 1000. 1000. No dobra. Idziemy na to, czy nie? Chyba na to nie pójdziemy, co? A może widzowie dadzą znać w komentarzach, czy idziemy na to. Wsadź sobie rękę w majteczki i cipkę sobie pomasujesz i zobacz, co będziesz czuła. Twój tekst? Chcesz może kutasa do ręki? Dziewczynce, chciałeś kutasa do ręki? 13-letni? Serio? Co, jakbyś się spotkał z taką dziewczynką, co by się stało? Uciekłbym. Byś chciał... Uciekłbym. Uciekłbyś? Czy chciałbyś jej wsadzać kutasa do ręki? Uciekłbym. Aha, uciekłbym. No prawda. A potem bym ci lizał po cyckach. Czyli najpierw wsadzanie kutasa do ręki, a później lizanko po cyckach. Uciekłbym. A ty byś uciekł, tak? Naprawdę. No jakoś ci nie wierzę. Ale uciekłbyś przed czy po? Przed spotkaniem. Przed spotkaniem? No to przez telefon, jak myślałem, że przez telefon nic się nie stanie. Aha. A ty teraz powiedz mi jedną rzecz. Gdybyś był taką dziewczynką i dostawał takie treści od dorosłego chłopa, rolnika, jak byś się czuł? Jak mógłbyś się poczuć? Czy to byłoby normalne? Myślisz, że normalne to jest dla takiej dziewczynki? Jak dostaje takie... I co się wtedy z taką dziewczynką może stać? No wejdź na wyżyny intelektualne i pomyśl przez chwilę. Nie wiem, jak to powiedzieć. Miałyby się trochę psychikę, nie? Miałyby trochę psychikę zjechaną, co? Zamknęłyby się może na swoich przyjaciół? Kolegów? Inne zupełnie spoglądanie na świat? Skoro mają styczność w tak młodym wieku z tym, co im oferowałeś, mogłoby tak się zdarzyć, czy nie? Tak. Słucham? Tak. Mogłoby się tak zdarzyć. Jakaś refleksja? Nigdy więcej. Nigdy więcej. Dlatego mówię, tam mam mój telefon, to... No dobra, ale co się stało, to się nie odstanie. Wiem. Co teraz? Nie wiem. Przeprosić. Przeprosić. No skoro przeprosić, to przeprosić. Inne mi wysyłały zdjęcia i filmy, jak się masują. Ty też nagraj i wyślij. Wysyłały ci inne? Ktoś ci wysyłał? No inne nie. To dlaczego tak napisałeś? Słucham. Dlaczego tak pisałeś? Głośno i wyraźnie, tak jak się umówiliśmy. No bo myślałem, że pokażę. Ale po co ci? Podnieca cię to? Nie. Napis... Czekaj. Napisałeś do jednej z dziewczynek, że znasz osobę dorosłą, która uprawiała seks z nieletnim. Z dziewczynką poniżej 15 roku życia. Weź mi tutaj ten wątek, przytocz, jak to było. Przepraszam, jeszcze raz? Napisałeś do jednej dziewczynki, że znasz dziewczynę, która uprawiała seks w wieku 13 lat, poniżej 15 roku życia z dorosłym chłopem. Napisałeś tak do jednej dziewczynki, weź mi przytocz tą historię. Znasz taką dziewczynkę? Czy to była tylko twoja bujna fantazja? Bujna fantazja. Dlaczego tak do niej pisałeś? Myślę, że się odważy więcej. Standardowo. Co tu jeszcze mamy? Chcę zobaczyć cię nago. Dziewczynkę? 13-letnią nago? Serio? Tak. Chciałbyś? Tak. Podnieca cię to? Nie, ale... Ale co? Jak wracam
domu nikogo nie ma. No dobrze, ale wyobraź sobie, ja mam córę 9-letnią. Nie wyobrażam sobie, że jak będzie miała 13 lat, żeby ktoś taki jak ty chciał oglądać ją nago. Nie wyobrażam sobie tego. Jako rodzic. Myślę, że tutaj koledzy podobnie. Mhm. No ja mam 13-letnią. Ty masz 13-letnie dziecko w domu. Też bym się nie wyobrażał. Jak to zrobić? Tylko nie możesz pokazać tego rodzicom. Tak? Byłeś świadom, że jest to nielegalne, że robisz złe rzeczy. Byłeś świadom. I dlatego jestem świadom, co panowie postanowią, to panowie zrobią. No, możemy jedną rzecz tylko zrobić. Dwie rzeczy. No to słucham cię. Jakie dwie? Jakie mamy opcje? Tak pan mówił. To znaczy? Policja. Albo skasować wszystko i... No i się rozchodzimy, tak? I się nie znamy. Ale jaką dajesz nam gwarancję? Taką, że... Przecież ja cię puszczę do domu, dzisiaj cały dzień za tobą biegamy. Na początku skłamałeś nas kilka razy. Tak, na samym początku, jak się spotkaliśmy. Ja już za tobą drugi raz nie chcę tak latać jak dzisiaj. To pan teraz skasuje pan wszystko. I co? I jutro, i jutro ponownie będę nie. za tobą biegał? Czy nie. pojutrze? Bo za tydzień? Już, za miesiąc? Nie. Nie? Bo już nawet nie będę zakładał tego Facebooka, nic, nic, koniec. Mhm. 200% daję. Ja jakoś w to nie wierzę. Nie wiem jak to zrobić, udowodnić, ale naprawdę. To może pomyśl, jak to udowodnić, no to ten, to może pójdziemy na to. Nie, no proszę, pan skasuje tak? i już nie od nas zakładał ani nic. To jakby można było, to pan tylko zostawił mi grupę OSP Drogowina. Ja ci nic nie będę tutaj kasował. Tak, jeżeli będziesz chciał, to sobie sam skasujesz, to się inni ci skasuje, ja ci to ale nie wiem jak. Kasował. Nie wiem jak. Co nie wiesz jak? To do dzieci wiesz jak się wypisuje, wiesz jak się wysyła filmy pornograficzne, swoje kutaczane, a nie wiesz jak usunąć grupę? Albo usunąć konwersację? Nie wiem. Około tych balona robisz, nie? Naprawdę, nie wiem. Znowu kłamiasz? To jest mój nie. telefon, nie sięgaj mi tutaj. Ale naprawdę, nie wiem. Wy wszyscy nie wiecie. Wy wszyscy nie wiecie, ale jakoś do dzieci potraficie wypisywać. Taki odważny byłeś w korespondencji. Taki wygadany. A da pan mój telefon? Proszę. No i tak to robię. Nie, nie usuwaj nic. Nic nie kasuj. Teraz nic nie będziesz kasował. Nie, usuwam. On będzie leżał sobie tutaj. Ale nie, naprawdę nic. Tylko dobra. Chciałem panu pokazać dobra. Jak wchodzę, nic. Żeby do dzieci pisać. Tak. No, to ja trzymam, a ty pokazuj. Teraz wchodzę tu. O. No. Włącz. No, włącz. No i teraz do góry i wychodzą tutaj, które osoby może znać. No i tak zaczepiasz i tak walisz zaczepki, tak? Do dzieciaków. No, że to średni pomysł. Mówię, jakbyś ty jeszcze robił jakieś zaczepki w stylu hej, hej, a to od razu atakujesz te dzieciaki treściami erotycznymi. Dlatego chciałem, żeby pan to skasował. Nie, no ja ci to nie mogę skasować. Nie może pan. Nie, ja ci to nie skasuję, na pewno. Chciałbym, żeby wy chłopaki coś macie do niego? Ale jaką mamy pewność, że jutro czy za tydzień nie będziemy musieli tu z powrotem przyjechać? 1000%. Jak skasujecie, naprawdę nie będę, ani nawet nie musicie kasować, nie będę już do żadnej pisał. I mamy ci w to uwierzyć, jak ty nas, nie wiem, 10-krotnie okłamałeś, zanim zacząłeś normalnie z nami gadać? No to jest zależy od panu. Czy uwierzycie, czy nie? Może zapytamy ludzi, którzy nas oglądają, czy ci wierzą. Napiszcie w komentarzach, czy wierzycie panu tutaj. I co? Wierzą mu czy nie? Takiemu debilowi to nikt nie uwierzy.
A co, próbowałeś sobie znaleźć jakąś swoją normalną kobietę w swoim wieku? Tak, próbowałem się nawet wieszać. I czemu miałeś się wieszać? No było. Co, by czyli ten nie chciały, czy co? Nie, no była ze mną 5 lat, a później poszedł do innego. Mhm. Też się chciałem zabić, też siedziałem miesiąc czasu w tym szpitalu. A powiedz mi jeszcze, bo tutaj czytam w korespondencji, napisałeś, że 12 i 13 latka wysyłały ci zdjęcia z masturbacji. Wcześniej było 13 i 14, 12 i 13 też. Nie wysyłały, no. czy nie? Nie. Nie, nie wysyłały. Z młodszymi jeszcze niż 13 lat pisałeś o seksie? Szczerze powiem, że nie pamiętam. No bo tutaj jednej dziewczynce napisałeś, że pisałeś z młodszymi jeszcze. Szczerze panu powiedzieć? No bardzo powiem, szczerze. No chyba powiem, tak się ugadaliśmy, tak? To jest, jak pan ma moją korespondencję, no to wszystko prawda. To wszystko to, prawda. Pisałem. Tak? Czyli nie tylko wysyłałeś buziaczki, tylko zdjęcia, filmy. Tak. Nie można było tak od początku. To też nagraj i wyślij. Też moje słowa. Też twoje słowa, nie? No wszystko moje. Powiem ci, że nikt z oglądających ci nie wierzy. Mówię, no ja się czuję bardzo źle jako rodzic. Jak sobie myślę, że ktoś taki jak ty może wypisywać w przyszłości do mojej córki, do córek moich znajomych, tak? Więc nie wiem, nie chciałbym tego doświadczyć. Dlatego jak oglądają nas rodzice, muszą być też przerażeni tym, co się dzieje w sieci. Naprawdę wszystkich przepraszam. Mhm. Nie wiem, jak to krzyknąć, to zrobić. Poddasz się leczeniu? Czy już jesteś uleczony przez nas? Tak. Uleczyliśmy cię? Tak? No. Lekarze in action. Tak, a ty in 2-3. Co? Adin 2-3, Kaszpirowski. Dobra, wiesz co musimy z tobą zrobić? Jeszcze nie wiesz? Domyślasz się? Wysadzić mnie tu i buta mam iść. I do domu mam cię puścić? Daleko masz do domu stąd? No to jak jechaliście, no 7 km. 7 km? Nie da się bić za szybko. Nie, musimy cię przekazać w ręce policji. Muszę ponieść konsekwencje. Musisz ponieść konsekwencje, ale dobrze, że to rozumiesz, tak? Popełniłeś przestępstwo. I poniesiesz konsekwencje tego, tak? Jak się czujesz? Czulowo. Jak? Czulowo. A nie przeklinamy, tak? Przepraszam. No. Czulowo. Czulowo się czujesz, tak? Tylko tyle? Nie masz nic więcej do powiedzenia? No dobra.